Cześć, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd najciekawszych gamingowych newsów z ubiegłego tygodnia. Jedziemy! Dwudziestego marca miała miejsce premiera Doom Eternal i jak nie trudno się domyślić, ma za sobą naprawdę świetny start. A jeśli ktokolwiek twierdzi inaczej, wystarczy spojrzeć na statystyki. Jak głoszą wyniki na oficjalnej stronie platformy Steam, w szczytowym momencie w produkcję studia ID Software grało prawie 105 tysięcy użytkowników. To ponad dwukrotnie wyższa liczba od tej, którą może pochwalić się Doom z 2016 roku, w którym to szczytowym momencie grało jedynie 44 tysiące osób. Zainteresowanie produkcją potwierdzają także wyniki na platformach streamingowych. Na Twitchu w jednym momencie Doom Eternal mogło pochwalić się ponad 125 tysiącami oglądających. Kilka dni po premierze dowiedzieliśmy się, że najnowszy Doom przyniósł także dwukrotnie większe przychody ze sprzedaży w pierwszy weekend od premiery niż swój poprzednik. Produkcja pozostaje zarazem jedną z najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam. Recenzje mówią jasno, że mamy do czynienia z wyśmienitą strzelanką, gdzie fani marki dostali dokładnie to, na co tak długo czekali. Brutalność, krew i przede wszystkim bardzo dużo demonów. Na naszej stronie internetowej gram.pl możecie oczywiście znaleźć recenzję, gdzie wystawiono grze ocenę. I tu nie będę spoilerował, zapraszam do przeczytania. To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że Doom Eternal prócz świetnych recenzji kryje w sobie kilka niespodzianek dla fanów retro, bowiem w grze znalazły się pełne wersje i pełni grywalne dwóch pierwszych części serii. Dlatego, aby zagrać w oryginalny Doom, należy zabrać 14 dyskietek ukrytych w najróżniejszych miejscach na mapach. Z Doom 2 Hell on Earth jest jeszcze łatwiej, bo tutaj wystarczy użyć komputera w bazie wypadowej i wpisać w nim hasło Flynn Tag Art. Najciekawszy jest najprawdopodobniej fakt, że obie gry można przejść w całości, a nawet zapisać swoje postępy, gdy akurat musimy zrobić coś innego. Oczywiście to nie jedyne atrakcje dla weteranów i największych miłośników cyklu. Równie ciekawy jest jeszcze fakt, że jeden użytkownik odnalazł w grze książkę zatytułowaną To Pray or Not to Pray, co mogłoby sugerować, że możemy spodziewać się kontynuacji gry Prey z 2017 roku. Na licznych screenach słynnego regału z tajemniczymi książkami znalazły się również nawiązania do takich tytułów jak Fallout czy nawet Half-Life. A skoro już jesteśmy przy Half-Life'ie, 23 marca miała miejsce premiera gry Half-Life Alyx, czyli najnowszej produkcji od studia Valve Software i zarazem kolejnej pełnoprawnej odsłony kultowej serii. Z tej okazji sieć zalały recenzje produkcji, z których wynika przede wszystkim, że mamy do czynienia z czymś więcej aniżeli jedynie kolejnym doświadczeniem w rzeczywistości wirtualnej. W znacznej większości recenzji Half-Life Alyx zostało bowiem okrzyknięte mianem Half-Life'a, na jakiego wszyscy czekaliśmy od 2006 roku, który jednocześnie jest także zupełnie nową jakością gier VR. Jeśli chodzi o takie kwestie jak szczegółowość czy projektowanie poziomów, krótko mówiąc, wystarczy spojrzeć na noty. Produkcja od Valve zebrała praktycznie same dziesiątki i dziewiątki. Najwięcej pochwał zebrała oczywiście warstwa fabularna, aczkolwiek to nie wszystko. Co więc poza historią? Głównie naprawdę nieźle przemyślana rozgrywka. Sam fakt, że twórcy oferują cztery poziomy trudności do wyboru, które rzeczywiście wpływają na produkcję, daje sporo do myślenia. Prócz tego, często pojawiły się wzmianki o dynamicznej i satysfakcjonującej walce, która idealnie dopełnia interesujący arsenał broni. Co ciekawe, elementy typowe dla wirtualnej rzeczywistości nie sprawiają tutaj wrażenia, jakby zostały wrzucone do gry na siłę. Jeśli zaś chodzi o warstwę techniczną, tutaj padło kilka słów krytyki. Mowa wprawdzie o błędach, które nie są karygodne i nie sprawiają, że wyłączycie grę czy rzucicie headsetem o ścianę, aczkolwiek niektóre z problemów mogą irytować. Niektórzy jako wadę wymieniali również fakt, iż gra jest dostępna jedynie dla posiadaczy sprzętu do wirtualnej rzeczywistości. Podsumowując jednak, Half-Life Alyx nie zawiodło fanów, pozostaje więc mieć nadzieję, że nie będziemy czekać kolejnych 15 lat na to, aby zagrać w nowego Half-Life'a. Studio GSC Game World postanowiło przerwać ciszę i opublikować na swoim oficjalnym profilu na Twitterze pierwszego screena pochodzącego z gry Stalker 2, która ma ukazać się na rynku w przyszłym roku. Grafika prezentuje widok na ponurą zonę, gdzie nad zniszczonymi pojazdami możemy również ujrzeć jedną z anomalii grawitacyjnych. Chociaż na zrzucie ekranu nie ma nic rewolucyjnego ani zaskakującego, tak miłośnicy uniwersum na pewno się ucieszą. Całość została bowiem utrzymana w charakterystycznej dla serii ciemnej kolorystyce. Na koniec twórcy obiecali, że w ciągu bieżącego roku możemy spodziewać się więcej materiałów z gry. Pozostaje więc trzymać za słowo. Przypomnę, że na ten moment wiemy, iż Stalker 2 na pewno pojawi się na PC-tach. Deweloperzy od studia Endemic Creation postanowili przekroczyć ustalone przez siebie niegdyś granice i rozbudować grę Plague Inc. o nowy, zupełnie inny tryb. Zamiast więc próbować za wszelką cenę zarazić wirusem cały świat, w nowym trybie naszym zadaniem będzie walka z zagrożeniem.
Tryb tworzony jest przy udziale ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia oraz GORN, czyli Global Outbreak Alert and Response Network. Rozgrywka ma z kolei opierać się na odpowiednim balansowaniu między środkami zapobiegawczymi a prawidłowym rozwojem służby zdrowia. Poza nowym trybem Endemic Creations wpłaciło na rzecz walki z koronawirusem $250,000. Może nie jest to dużo z perspektywy globalnej, jednak z perspektywy niewielkiego studia już trochę więcej. Wygląda na to, że Crytek powoli przymierza się do ogłoszenia, które z pewnością ucieszy fanów serii Crysis. Jeszcze w ubiegłym roku przy okazji materiału poświęconego technologii CryEngine firma pokazała grafiki, które bezpośrednio odwoływały się do marki. Wczoraj na oficjalnym kanale studia pojawił się nowy materiał wideo. Crytek prezentuje w nim rozmaite gry na swoim silniku, które ukazały się w ostatnich 10 latach. Ale jeden z elementów, a właściwie końcówka materiału, wyraźnie nie pasuje do zestawienia. Oczywiście fani od razu podjęli w komentarzach walkę o Crysis 4 lub remaster pierwszej odsłony. Prezentacja wieńcząca załączony do wiadomości materiał wideo może być bezpośrednią wskazówką, ale równie dobrze może być tylko ukłonem w stronę fanów. Ostatecznie z pewnością wielu z nich chętnie powitałoby w dobie next genów kolejną odsłonę serii Crysis albo odświeżone wydanie już leciwego, ale wciąż robiącego wrażenie Crysisa z 2007 roku. Większość z Was zapewne prędzej skojarzy Nier Automata od Nier Replicant. Nic dziwnego, druga produkcja zadebiutowała stosunkowo dawno, bo prawie równe 10 lat temu na konsolę PlayStation 3. Nie zmienia to jednak faktu, że mnóstwo graczy właśnie wtedy pokochało serię Nier od japońskiego giganta Square Enix. I tak z radością możemy wszystkich tych fanów poinformować, że twórcy oficjalnie zapowiedzieli Nier Replicant Remaster, czyli odświeżoną wersję produkcji z 2010 roku. Firma potwierdziła, że prace nad remasterem trwają i opublikowała przy okazji świetny zwiastun, który możecie zobaczyć na waszych ekranach. Choć nie przedstawia on rozgrywki, tak wciąż zachwyca oprawą audiowizualną. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że gra zadebiutuje na komputerach osobistych na platformie Steam. I na tym koniec szczegółów. Nie podano nawet przybliżonej daty premiery, co nie zmienia faktu, że taka wiadomość wciąż cieszy. Na kanale Windows Central Gaming na YouTube pojawiło się dzisiaj 45-minutowe nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak wygląda rozgrywka w grze Minecraft Dungeons. Mowa oczywiście o przygodowej grze akcji będącej jednocześnie czymś w rodzaju spin-offu niezwykle popularnego Minecrafta. Materiał skupia się przede wszystkim na eksploracji świata, gdzie przemierzamy półotwarte lokacje połączone swoistymi przełączeniami. Ponadto zaprezentowano mechanikę walki i pokazano panel ekwipunku, gdzie będziemy zarządzać przedmiotami naszego bohatera. Całość prezentuje się naprawdę ciekawie, zresztą zobaczcie sami. Przypomnę, że Minecraft Dungeons ma zadebiutować w kwietniu bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Warto również wspomnieć o trwającej aktualnie rejestracji do zamkniętych beta testów. 28 marca w serwisie Kickstarter rozpoczęła się zbiórka, której celem jest finansowe wsparcie produkcji Game Deck, cyberpunkowego RPG od polskiego studia Anshar. Twórcy przygotowali do wyboru aż 14 pakietów w cenie od 5 do nawet $1,499, a podstawowy cel zbiórki ustanowiono na kwotę $50,000. Po zaledwie 36 godzinach od uruchomienia przedsięwzięcia twórcy poinformowali na swoim Twitterze, że udało się osiągnąć wyznaczony próg finansowy, za co należą im się ogromne gratulacje. Teraz pozostaje jedynie obserwować rozwój akcji, bowiem kolejne progi są tajemnicą. Prócz pierwszego po podstawowym, czyli $60,000, po którego osiągnięciu mamy gwarancję trybu True Detective, gdzie nie będziemy mieli możliwości reloadu. Przypomnijmy, że Game Deck ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych. Produkcja zabierze nas do cyberpunkowej Warszawy z XXI wieku, gdzie większość wolnego czasu mieszkańcy spędzają w świecie wirtualnym. To z kolei sprawiło, iż świat realny jest pełen poważnych problemów, a oszustwa czy znacznie gorsze zbrodnie są na porządku dziennym. I tym akcentem chciałbym serdecznie podziękować za dotrwanie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Możecie też oczywiście wspomóc algorytm YouTube'a, dając łapkę w górę. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!